Obejrzałam już kilka różnych filmów chrześcijańskich i muszę przyznać, że moje emocje względem tych filmów są bardzo różne. Od takich najgorszych do takich, które są stosunkowo okej. To są filmy fabularne, one mają dawać nadzieję, mają dawać radość, taki pokój. Może zbytnio nie nadszarpywać żadnych innych emocji niż smutek, a później ogromna radość, no bo tak trochę wygląda też to nasze życie. Ale jeżeli chodzi o literaturę chrześcijańską, trzeba przyznać, że mamy naprawdę bardzo równy i wysoki poziom wszelkich książek. Dlatego też już raz udało mi się zrecenzować, zarekomendować jedną z książek, czyli biografię świętego Maksymiliana Kolbego. A teraz chciałabym zająć się książką Marii Szamot, Chcę widzieć Jezusa i zapraszam Was do pogawędki. Książka Marii Szamot, generalnie mi nazwisko Marii Szamot nigdy nic nie mówiło, to też jeszcze jest prawda taka, że ja taką dobrą sprawę chrześcijaństwem z powrotem zaczęłam się interesować 3 lata temu, od tego filmu, tak więc już czas leci dalej w przód. I pewnie w życiu bym nie sięgnęła po tą książkę, gdyby nie to, że na tej książce jest rekomendacja ojca Adama Szustaka, dominikanina, jeżeli nie znacie Langusta na palmie. Z jednej strony cieszę się bardzo, no bo przeczytałam tą książkę, ale wiem o tym, że wiele ludzi nie przeczyta tej książki właśnie dlatego, że jest tam ojciec Adam Szustak. No niestety, w kościele jak w domu, nie każdy musi się zgadzać ze sobą i nie każdy musi się lubić. Tutaj czasami może pies wchodzić w kadr, więc przepraszam bardzo, jeżeli by wpadła tutaj psica moja. Wracając, chcę widzieć Jezusa. Tak wygląda ta książka. Ona wpadła w moje ręce właśnie poprzez rekomendację. Dostałam ją w prezencie, zażyczyłam sobie ją w prezencie i wsadziłam ją w półkę wśród różnych książek po kolei do przeczytania. I stało się coś niezwykłego, chociaż ja generalnie rzecz biorąc unikam tego myślenia takiego rebusowego, tak? Na zasadzie tego, że Pan Bóg daje nam jakieś rebusy do zgadywania. Raczej wierzę w to, że Pan Bóg daje nam bardzo wyraźne znaki do pewnych decyzji, do pewnych rzeczy. Tylko czasami nie chcemy ich zauważyć. Ale ta książka jest oczywiście śmieszna sprawa, ponieważ ona była wsunięta wśród książek takich bardzo dużych i ona co jakiś czas była wysunięta jakby z tych szerokich książek. Przez 2 razy jakby to olałam i stwierdziłam, że to pewnie jakiś przypadek, ale w momencie chyba już naprawdę któryś raz z rzędu, kiedy była wysunięta spośród tych książek, to spytałam się znajomego, który akurat wtedy wpadł do mieszkania, pytałam się, ty słuchaj, brałeś tą książkę? On mówi, nie, w ogóle pierwsze widzę. Wtedy stwierdziłam, że książka, którą chciałam przeczytać, a to była książka i pewnie ją kiedyś przeczytam i nawet pewnie tutaj przekażę rekomendację. Książka Małgorzaty Kornackiej nazywa się Boży Coaching i miałam ją przeczytać i stwierdziłam, że okej, w takim razie zrobimy zamianę. To było blisko jakoś tydzień przed Wielkim Postem i jak się okazało, ta książka jest taką dobrą sprawą historią Pana Jezusa od chrztu, od Jana Chrzciciela, tak? Do procesu Pana Jezusa. Pani Maria tutaj sama uznała, że ona nie podejmie się opisu Drogi Krzyżowej, ponieważ jakby czuje się niegodna, tak? Jakby myślę, że tutaj dużo takiej pokory dała. Książka jest takim odzwierciedleniem człowieczeństwa Jezusa. Jeżeli nie czytałeś nigdy jeszcze Pisma Świętego, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet zacząć od tej książki. Jakby w dwie strony to po prostu różnie zadziała. Ja już przeczytałam raz już Ewangelię, czyli Nowy Testament, wyrywkowo, ale przeczytałam, więc jakoś troszeczkę łatwiej mi było pewne rzeczy zrozumieć. Ale Pani Maria, opisując tutaj Jezusa oraz zdarzenia wokół Niego, pokazała Jezusa nie tylko jako Boga, w zasadzie tak, ale też jako człowieka, takiej perspektywy człowieka. Wiele takich ciekawostek tutaj jest w tej książce, bardzo mi się podoba. Ja osobiście miałam, czytając Pismo Święte, wielokrotnie miałam i mam w sumie do dziś trochę czasami problemy z chronologią w ogóle, co po czym się zdarzyło i jak to wszystko sobie poukładać w głowie.
taki po prostu urok Biblii. I to pięknie pokazuje. Jest sporo nawiązań do Starego Testamentu, który jest naprawdę, naprawdę przystępnie opisany. Fakt, książka nie jest taka super turbo łatwa, tak to ujęła. Spośród takich książek, których dotychczas czytałam, chrześcijańskich, to ta jest obecnie najtrudniejsza do czytania. No przede mną niedługo święty Augustyn, a już czytałam wyrywki, to myślę, że tam też będzie hardcore bez trzymanki. Pani Maria używa słownictwa bardzo wysublimowanego, czasami musiałam użyć słownika, żeby zobaczyć, co to w ogóle słowo zaznaczy, ale to tylko jest zachęta do tego, żeby ubarwiać swój język polski, bo język polski pięknym językiem jest i warto używać też innych słów niż takich codziennych, bym to ujęła. Kogo chciałabym zachęcić do przeczytania tej książki? No to oprócz osoby wierzące, tak, a chcące się uzupełnić, zachęcam już też niewierzące, bo myślę, że tutaj... Myślę, że osoby, które są po prostu zainteresowane tylko jakby samą religią, tak, myślę, że otrzymają wiele takich odpowiedzi, skąd bierze się fenomen Jezusa, mówiąc tak bardzo populistycznie, używając takich słów populistycznych, ale bardzo mnie przez wiele lat gryzła taka zagwozdka, która gryzie prędzej czy później każdego. Myślę, że też właśnie też sporo osób, które oddaliły się od Kościoła, to kwestia Judasza. I nie chciałabym zbyt dużo mówić. Chcę tylko wam powiedzieć, że jeżeli mieliście kiedyś wątpliwości w kontekście Judasza i jak to z taką niesprawiedliwością, nie wiem jak to ująć, wyjaśnię. Ja kiedyś bardzo dużo zastanawiałam się nad tym, a co by było, gdyby, nie wiem, Judasz na przykład powiedział, że okej, nie, jednak te srebrniki Pana Jezusa nie sprzedaje, nie? To pytanie mnie osobiście bardzo, bardzo mocno wycofywało w ogóle z jakiejkolwiek wiary. Ta książka w pewnym sensie wyjaśnia. Piękna sprawa. Dla mnie najbardziej pobudzającą, dwiema pobudzającymi historiami, tak, opowieściami o Jezusie było kuszenie na pustyni i to żyje, akurat ta historia żyje w moim sercu do dzisiaj. Jeszcze jedna rzecz. Gdyby przypadkiem ktoś mnie obejrzał, kto robił tą okładkę, to jest super. I dopiero jak tą książkę tak czytałam w połowie, ja zrozumiałam tą okładkę w pewnym sensie, więc cudowny artyzm. Wydawnictwo w drodze, także wydawnictwo dominikańskie. Bardzo fajne wydanie. Czy coś jeszcze miałam powiedzieć? Tak sobie zerknę. A, jeszcze w kwestiach wątpliwości. Jeszcze jedna wątpliwość tutaj jest fajna, taka rozwiewana w bardzo taki przystępny sposób. Czyli kwestie różnic Ewangelii, tak? Naszych ewangelistów. Jeżeli czasami nawet usłyszycie jakieś argumenty, a bo ten napisał co innego, a ten co innego, tu też fajnie, tu też ciekawie, mądrze jest to opisane. Ja dziękuję wam za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten film, to zapraszam do subskrypcji kanału. No i przede wszystkim do komentowania, bo na to zawsze najbardziej czekam. Co uważacie? Czy czytaliście może tą książkę? I do zobaczenia w kolejnym odcinku.